No i słuchajcie, żegnamy się z Grecją. Ale ładnie oklejony samolot z Cypru. Sztos wygląda. Ciepło jest, ale jest szaro, buro i jakoś. Masakra, przylatuję z miejsca, gdzie było cudowne słońce, a tutaj szare chmury. Masakra po prostu jakaś, no ale cóż, trzeba żyć dalej, wracamy do domu. Ostatki baterii, ale mam dziwne przeczucie, że Ewa przyjechała po mnie na lotnisko. Mówiła mi, że ma spotkanie, ale mam takie dziwne przeczucie, że ona jest w lotnisku. Zobaczymy, czy sprawdzi się moje przeczucie. Ale będę cały czas nagrywać, po to, żeby zobaczyć, czy ona będzie, czy nie będzie, ale jakieś takie dziwne mam przeczucie, naprawdę. Ja tak czułem, że ty jesteś, wiesz? Nawet nagrałem. Naprawdę? Wiesz, że nagrałem dosłownie przed sekundką, szedłem i powiedziałem, nagrywam sobie go w początku, bo czuję, że ona będzie na lotnisku. O nie, ja myślałam, że się nie spodziewasz. Ale to nie, bo są tak jakieś takie przeczucie. Najpóźniej. Cieszysz się? A jak? Zobacz. Czeka na windę i właśnie jadę po chłopaków. Pędzimy do centrum korwiarstwa na Saskiej Kępie. Oddam krew, nagram to na Instastory, pokażę wam co i jak. I pokażę wam ten drugi etap, gdzie już siada się i oddaje się krew. Mam nadzieję, że dzisiaj wyjdzie. Zapraszam serdecznie was do subskrypcji mojego kanału, do zostawiania łapki w górę, do komentowania. I zapraszam również na mojego Instagrama, ponieważ tam się dużo dzieje. Dodaję materiały, Instastory, zdjęcia na bieżąco. Będzie mi mega miło, zapraszam serdecznie. I również zapraszam was do oglądania. Pędzimy! Dzień dobry, jestem właśnie teraz z ekipą. Witam serdecznie. Tak, zacząłeś vloga? Czy to już zacząłem? Nie, już zacząłem wcześniej. Właśnie przyjechałem po chłopaku, zobaczcie, wszyscy upchani w mini kuperze. I lecimy oddawać krew. Chłopaki chyba się nie skuszą. Ja nawet obserwuję. Ale Adrian, ty oddajesz? Ja nie oddaję. Ostatnio mówiłeś, że już następny raz będziesz oddawał. No właśnie, przecież tak mówiłeś. Tak. Jak ja stary od majówki toczę. Dobra, ja idę oddawać krew, chłopaki mi kibicują. Czemu nie mogłeś wtedy? Miałem za niskie ciśnienie, wiesz? I nie mogą dopuścić cię, jak masz za niskie ciśnienie, ponieważ krew jest, nie była dobrze rozrzedzona. Przewijałem vloga, dlatego pytam. Przewijałeś, tak? Jest taka sytuacja, że dzisiaj rano siedziałem, nie? I czytałem coś takiego, że dzieci zaczynają uprawiać seks coraz szybciej. Słuchajcie, i teraz pytanie... Tak zastanawiałem się, który z nas był pierwszy, jeśli chodzi o swój pierwszy raz. Ale taki już... No pierwszy raz, to już kobieta, facet, nie ręką, ani niczym tam innym. Ja mogę szczerze powiedzieć, że ja pierwszy raz coś robiłem, już się całowałem, bo całować się bałem. No, tak? Bałem się, że nie umiem się całować, dlatego pierwszy raz przeżyłem swój pierwszy raz bez całowania. Tak? Pierwszy był ale tak pierwszy, całkowicie? Tak, pierwszy był pierwszy raz niż całowanie. O kurde, to nie, to grubo stary. Ile miałeś lat? Mam to tak mówić? Myślę, że tak, no już teraz... Znaczy nie, powiem tak, druga gimnazjum, ale to uważam zdecydowanie za wcześnie, dzieci, czekajcie do 18. No miałem 16 lat, to ile, to jesteś? Nie, ja miałem druga gimnazjum. No do trzecia może na początku. Ja 16-17 lat straciłem swoje dziewictwo. Ja jak czekam cały czas nadal, to jest coś w porządku? Adrian czeka na wybrankę życia. Może dzisiaj w tej przychodni. Nie, ale nie, ale ile miałeś mniej więcej? No miałem na pewno przed 8. A z to co ja poznałem? Nie. Czyli byłeś przed 18 mówisz, tak? No, ale znaczy nie, no przed 18 spoko. Ale... Znaczy ja się całowałem pierwszy raz w podstawówce z koleżanką z klasy, pamiętam. I ona miała jeszcze nazwisko, nie pamiętam, Kali... No, to było śmieszne, ale tak, to wtedy całowałem się pierwszy raz chyba, no w podstawówce w Polsce już. Ale wiesz jak teraz wygląda? No, wiem. Chyba, tak? I co sądzisz o swojej pierwszej? Znaczy ogólnie teraz sądzę w ogóle, że nasi rówieśnicy... Dziady, nie? Dziady to są, tak, to są tacy, wiesz, że żona, dom, dziecko, już dziecko. Znaczy chodzi o to, no to znaczy... ja też prawdopodobnie nie... Tak, ale to wiesz o co chodzi, ale chodzi o to, że jeśli masz dziecko, to nie znaczy, że musisz być tak, dziadziały, tak, o to chodzi, tylko możesz mieć cały czas ten fajny vibe, możesz cały czas być zadowolony, uśmiechnięty z życia, żeby nam tego nikt nie zabierał, tak? Bo to jest właśnie najbardziej przykre w tym wszystkim, że ludzie sobie sami to odbierają w jakiś tam sposób. I na przykład ja pamiętam, od kiedy przyjeżdżałem na Ukrainę, zawsze było pytanie, słuchajcie, trochę takie przyszło... Albo ty mówisz o Ukrainie teraz. Mówię o Ukrainie i Polsce, panowie, takie to
talk show w samochodzie. Ale właśnie jak przyjeżdżałem zawsze na Ukrainę, zawsze było tak, że wszyscy moi rówieśnicy, w zasadzie, nie wiem, 89%. 89%? Nie wiem, po co to powiedziałem. Ale nie, 90% wszyscy byli, mieli tak. Żony, dzieci, mężów, wszystko tak naprawdę. I pytali się, czy ja mam żonę zawsze. Tak? Tak. No, tam coś tak jest, no. Moją prababcię na przykład to wybrali męża mojego pradziadka, nie? Tak? Ona, moja prababcia miała chyba 16 było. Lat, jak poznała męża swojego. Znaczy, to nieźle. Jeszcze nie męża, ale tak jakby swatali. No. Ja na przykład uważam, że wy jesteście, już dojrzeliście do tej decyzji, tak, na przykład do dziecka. Ja na przykład jeszcze nie dojrzałem w takim stopniu, ja myślę, że to jest kwestia roku, dwóch. Ja czuję już jakieś tam zew tacierzyństwa, ale myślę, że to jest kwestia, wiesz, jeszcze roku, dwóch. Trzeba do pewnej decyzji dojrzeć, ale właśnie mam nadzieję, że nigdy mi to nie zabierze jakiejś tam właśnie tej możliwości, żebym ja jeszcze marzył i żebym był, wiesz, jakimś tam małym dzieciakiem jeszcze. Tylko od ciebie zależy. No właśnie, właśnie. Także róbmy dzieci i bądźmy dziećmi. Tak jest, to jest przesłanie, słuchajcie. Nie wiem, czy zbyt młody. Ale no, o to chodzi. Bądźmy z naszymi dziećmi tylko, siema mordo. Co dzisiaj? Nie ściągaj. Co teraz? To teraz oddałem próbkę krwi, sprawdzałem, czy wszystko jest dobrze z krwią. Dzisiaj udało się, wyniki badań są fenomenalne, mam teraz fartuch, zabieram kawę. Podzieliłem się batonem z chłopakami, dostajesz jednego batona, z którym się dzielisz, jak jesteś przyjaciółmi. Ale to wiecie, takie wyniki, to jest właśnie dzięki nim. Jestem spokojny, mam przyjaciół wokół siebie, jest ważne. Kawka i lecimy zakładać fartuszek. Let's go. Kochani, szybkie mycie, operacja czeka. Wiąż? Jak to nie robisz? Pacjent uwag. Masz takie na sztuki. Sztuki masz, nic nie jest. Na supeł. Tutaj masz. No już. Tak zwracałeś. Chyba tak można, nie? Daj ja. Dobra, słuchajcie, idziemy oddawać krew. Płytki krwi? Czemu wszyscy dają krew, to musisz płytki dłużej. Płytki są bardziej wartościowe. Dostaniemy dużo czekolady za to? Słuchajcie, mam bekę, bo chłopaki przy tylko tak stanęli. Pokażcie, jak stanęliście, łapy za... Ja tutaj siedzę, oddaję krew, a oni stoją jak moi chroniarze. Teraz pompujemy, ciśnienie poboru jest, teraz trzeba ruszać łapką, a później jakieś ciśnienie zwrotne, no nie, pompujemy. Jest przyjemnie. Tutaj była pobierana krew i oddawana mi tymi rurkami, a to jest moje osocze. Tak, to jest osocze, dobrze mówię? Tak, tak. Tak to wygląda, uciekamy. Serio? Ej, serio, widzieliście wszystkie? Nie, wiem, że to jest ściema. Ja do ciebie jeszcze kosteczkę, proszę. Kosteczkę ty zostawiliśmy. Serio? Jedną tylko? Ale niedobre były, wiesz? Słuchajcie, to nie boli w żaden sposób i nie bójcie się oddawać krwi, ponieważ możecie komuś pomóc i to jest chyba najbardziej wartościowe, co możecie dostać, oprócz czekolad, które zjedli chłopaki. Ja i tak nie mogę, bo jestem za duży. Więc dziękuję panowie, że zjedliście za mnie czekoladę. Proszę. Lecimy, uciekamy. Znaczy, to są właśnie panowie na wychodnym. Nie ma to jak pójść z kumplami sobie oddać krew, jeden sobie poleży w misiach. Jednak nie zjedli tych czekolad, tylko wyjęli je specjalnie z opakowań. Powiedzieć, że wszystkie zjedli. Możecie widzieć, że zmieniłem t-shirt, ale nie, jestem tego samego dnia, jesteśmy właśnie po siłowni z Luką, a ja tymczasem pędzę do Tep Factor Warszawa w Blue City, w którym był właśnie film Luki, do którego serdecznie was zapraszam, gdzie był z całą ekipą. Ja dzisiaj idę sam, ponieważ wtedy nie mogę z nimi pójść, a chcę wszystko to zobaczyć i też wam nagrać i pokazać, jak to z mojej strony wygląda. Jest tu 25 pokoi wykutych w skalę, taki labirynt, w którym trzeba wykonywać różnego rodzaju zadania. Jest naprawdę świetny, byłem tam już kilka razy, nagrywałem też dla was Instastory, ale nigdy nie brałem udziału w grze grupowej i bardzo chciałbym próbować tego. Ewa mnie namówiła, ponieważ Ewa tam pracuje. Jeśli ktoś jest zainteresowany, link do tego labiryntu jest w moim opisie. Zapraszam serdecznie. Tep Factor w Blue City. Dlatego też pędzimy, zbieramy się, widzimy się już na miejscu. I jeśli ktoś jeszcze nie oglądał filmu z Grecji, serdecznie zapraszam, ponieważ YouTube mi bardzo obciął zasięgi moich filmów. I jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, zapraszam serdecznie, wyświetlą wam się filmy tutaj i tutaj. Zapraszam, ponieważ mówię, musiałem coś skiepścić, że niestety YouTube bardzo przyciął mi zasięgi. I jeśli wielu z was nie oglądało tych filmów, to zapraszam serdecznie, będzie mi mega miło, napiszcie komentarz, że jesteście z tego filmu. A tymczasem lecę do Tep Factora, w którym czeka na mnie Ewa i będą chyba dziewczyny jeszcze. I zagram z nimi w końcu gierkę, jestem w dresikach, no i możemy zaczynać. Zaczynamy! Zaczynamy!
Jeśli chodzi o pracę zespołową, jest to sztos, naprawdę. Jeśli chcecie się połączyć fajną ekipę i bawić się super, jak najbardziej to miejsce jest dla was, więc wpadajcie. Możecie być cicho. Super ekipa. Serdecznie was zapraszam do Tip Factor. Jest to na trzecim piętrze Blue City. Jest naprawdę super, jeśli wpadacie naprawdę taką zgraną paczką, która ma jakąś wiedzę, plus do tego ma zdolności manualne. Czyli ja tak się świetnie bawię, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że tak można się świetnie bawić, ale naprawdę jest super i serdecznie wam polecam. Ja kończę tego vloga, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Z nami, kochanie. Panie. Żegnam się z nami, pa. Polecasz Tip Factor? Bo ja poleciłem bardzo mocno. Super było, nie, naprawdę było mega. Jeśli chodzi o grę zespołową, to jest naprawdę super. Jeśli ktoś jest fajną ekipą zgraną, może się naprawdę tutaj sprawdzić. A jak ktoś jest niezgraną ekipą, to może się zgrać, to prawda. Więc serdecznie zapraszamy jeszcze raz. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarze, będzie mi bardzo miło. Subskrypcję i komentarze też zostawiajcie. Dziękujemy wam bardzo. Koniecznie. Tak jest, dziękujemy bo wam bardzo. Będzie źle. Jezus. Znowu będą mówić, że przejmujesz mój kanał. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Zostawiajcie łapkę w górę, bo przejmę jego kanał. I widzimy się w następnym vlogu. Salut.